Gdyby każdy był stworzony z jednego przepisu, świat wytrwałby jedynie sekundę. A tak, gdy ktoś narzuca swoje przekonania czy styl bycia, odbiera tylko światu czas, który mógłby jeszcze istnieć. Gdyby wszyscy byli identyczni, jakby wyrzeźbieni z tego samego materiału, świat straciłby całą swoją różnorodność i siłę. Jedna sekunda tyle by wytrwał, zanim zawaliłby się pod ciężarem monotonii. To właśnie różnice w myśleniu, działaniu, wierzeniach sprawiają, że świat jest dynamiczny i pełen życia. Kiedy ktoś próbuje narzucić swoje przekonania, styl bycia czy sposób myślenia innym, ogranicza nie tylko ich, ale również całe istnienie. Odbiera przyszłym pokoleniom możliwość odkrywania nowych ścieżek, nowych rozwiązań i sposobów życia. Taka jednostronność przyspiesza moment, w którym świat zatraci swoją esencję, swoje pulsujące serce, a czas zacznie szybciej się kurczyć, bo będzie mniej przestrzeni na nowe, na ewolucję, na twórczość. Różnorodność to nie chaos, ale fundament długowieczności. Kiedy każdy ma swoją rolę, swoje miejsce, świat ma szansę trwać, rozwijać się i przetrwać próby czasu. Dlatego ja na przykład potrafię jednym wyrazem lub krótkim abstrakcyjnym zdaniem aplikować coś na wzór morfiny. Mente, kiedy jest pora obiadu, poczekaj do soboty. Mente, kiedy jest pora obiadu, poczekaj do soboty. Mente, kiedy jest pora obiadu, poczekaj do soboty.